sobotnie wiosenne popołudnie w Marklowicach zmierzyły się drużyny Polonii i Unii Turza Śląska. Mecz drużyn z czołówki Ligi Okręgowej brzmiał tak niestety tylko na papierze. Polonia już w okresie przygotowawczym prezentowała się bardzo słabo, a Liga póki co to potwierdza. Mecz ten ma szczególne znaczenie dla Benjamina Jastrzębowskiego, który poprzednio bronił barw Polonii, a dzisiaj występuje w drużynie z Turzy Śląskiej. Od początku spotkania to goście narzucili swój styl. Szansę na gola miał przede wszystkim Paweł Kulczyk. Pierwsze uderzenie powędrowało nad bramką, a za drugim razem świetną obroną popisał się Kacper Kłopocki. Polonia pierwszą groźną okazję stworzyła sobie w 13 minucie, ale w bramce dobrze spisał się Jastrzębowski. Dwie minuty później pod drugą bramką szansę miał Daniel Gojny, tyle że w bramce Marklowicz dobrze bronił Kłopocki. W 18 minucie meczu goście domagali się odgwizdania rzutu karnego po rzekomym faulu na Pawle Kulczyku. Ocenę, czy jedenastka się należała, pozostawimy wam. 10 minut później aktywny Kulczyk miał świetną okazję do zdobycia gola. Tyle że w polu karnym nie wiedział do końca, jak zakończyć akcję i skuteczną interwencją popisał się Piotr Szymiczek. 32 minuta meczu. Kulczyk odbiera piłkę Szymiczkowi, który pociąga go za koszulkę. Kulczyk postanawia biec jednak dalej. Bramki nie było, a gdyby Kulczyk postanowił się przewrócić, Szymiczek otrzymałby czerwoną kartkę. Skończyło się jednak tylko na żółtej. Przewaga gości nie podlegała żadnej dyskusji. Bramkę udało się zdobyć na 8 minut przed przerwą, a gola zdobył Kulczyk, najaktywniejszy zawodnik Unii w tym meczu. Chwilę później mogło być już 2-0, ale w bramce gospodarzy po raz kolejny dobrze spisuje się Kłopocki. Do przerwy zatem 1-0 dla gości, którzy mogli prowadzić jednak zdecydowanie wyżej. Hat-trykiem mógł popisać się chociażby Paweł Kulczyk. W 67 minucie szczęścia po raz kolejny szukał Kulczyk, którego nazwisko wymieniliśmy już wiele razy. Piłka po jego strzale wychodzi jednak na rzut rożny. W 74 minucie w końcu odpowiedzieli gospodarze, ale skuteczną interwencję w bramce zapisał na swoim koncie Jastrzębowski. 3 minuty później Unia dopięła jednak swego. Na listę strzelców wpisał się Dominik Zganiacz, a asystę przy tym trafieniu zanotował Paweł Kulczyk. Polonia Unia 0-2. Jakby tego było mało, minutę później goście podwyższyli wynik tego meczu. Skutecznym egzekutorem po bardzo długiej akcji rozgrywanej w 16 Polonii popisał się Daniel Burzyński. Polonia pogrążona w zaledwie minutę. Na 5 minut przed końcem trójka Sikorski, Kulczyk, Zganiacz zabawiła się w polu karnym Polonii, tyle że temu ostatniemu nie udało się trafić w bramkę. 3 minuty później faulowany w polu karnym Polonii był Daniel Burzyński. Sędzia wskazał na 11 metr, co oznaczało, że Unia będzie miała szansę na kolejną bramkę. Do piłki podszedł Adam Ucher i ustalił wynik tego meczu na 4-0 dla gości. Po bramce dedykacja. Niestety nie udało nam się ustalić dla kogo. To tyle jeśli chodzi o relacje z Marklowicz. Polonia gładko uległa Unii Turza Śląska 0-4, będąc dla swoich rywali tylko tłem w tym pojedynku.